Siemano, witacie z tej strony Wojan, witam w Cat Goes Fishing, czyli kotku łowiącym ryby, którego po prostu pełno osób pokochało, jak on selfish. Okej, dobra, wiemy. Dzisiaj zbieramy na łódź, mamy prawie 500 000, a potrzebujemy około 750 tysięcy i będziemy kupować przedostatnią łódź, czyli prawie najlepszą, taką wiecie, drugą od końca, w sensie... Właściwie nie od końca, bo to jest wiadomo, lepsza łódź, więc będzie naprawdę się działo, biorę hak, biorę wszystko co się da. No i co, ruszam na głębokie wody, oczywiście lecimy sobie na sam koniec. A wy pamiętajcie zostawić subskrypcję na tym kanale, jeżeli nie subskrybujecie, bo jest to mój trzeci kanał. I prawdopodobnie mogliście tutaj trafić przez przypadek. To jest mój trzeci kanał, zasubskrybujcie go, żeby nie przegapić żadnych kolejnych odcinków z Cat Goes Fishing. A wiedzcie, że będzie ich jeszcze trochę, bo naprawdę mamy trochę ryb do złowienia. Plus dzisiaj chcemy również polować tego swordfisha. Wiem jak już go łowić, pełno osób mi pisało, że na początku potrzebujemy rozdymkę, czyli tą żółtą rybę, i wtedy on nadzieje się na nią nosem. Mam nadzieję, że haka nie potrzeba. No i to wszystko, ten maw, a tego nie wyłowiłem jeszcze, a miałem go ostatnio na tej wędce, tylko że był za silny po prostu. Dobra, rzucamy rakietę, to wszystko i lecimy głęboko na sam dół, zobaczymy co tam ciekawego będzie. O nie, co, była jakaś nowa ryba, a ja ją wybuchłem. O, sorry ryba, nie chciałem, ariba, ariba. O nie, dobra, trochę lipowo zrobiłem. O nie, tylko, a nie, myślałem, że ona mnie nie zaatakuje. Ale jednak, dobra, czekajcie, czy tam mnie złapią? Nie, ale gonią mnie. Albo one gonią chyba tą drugą, albo nie, o, czekaj, a dobra, dziwna. Dobra, bierzemy w takim razie tą... Trochę żeś mi gościwa zmarnowała haka, bo miałem haka fajnego, a ty żeś mi go zmarnowała, czyli tak jakbym 5000. Noc się zrobiło! Ojejku, dobra, czyli noc. Ej, nie chcę nocy zmarnować, więc posprawdzajmy sobie co tutaj jest. Bierzemy sobie latareczkę w takim razie. Na co się kupuje latarkę? Ja muszę sobie to sprawdzić, kontrol. Czekaj, o, L. Dobra, to następnym razem będę po prostu L dawać. Okej, mamy latareczkę. O, to jest nowa rybka! O, ale ona pewnie będzie musiała mieć jakąś przynętę, więc bierzemy ją szybciutko. Ale patrz jak tutaj lata. Ale fajna jest, ty. Albo ja ją wyłowiłem już kiedyś? Nie wiem. Dobra, czekajcie, sprawdźmy sobie. No, come on, jest, dobrze. Ile kosztujesz? 6500, nice, biorę ją, nice, mordeczki. Jest dobrze, o nie, teraz mi zeżarła tą. Nie chcę, żebyś mi zeżarła tą przynętę moją tutaj. Zostaw mnie w spokoju, gościuwo. Okej, tam na dole są kolejne jakieś rybki, ale to jest kozacko. Nie, ty mnie zostaw. Okej, co to są? Co to są za ryby tam? Ej, ja tam chcę, bo ja jeszcze chyba nigdy nie łowiłem w nocy, kiedy byłem tak daleko od lądu. Więc te... Aj, no tylko problem w tym, że ja teraz nie znajdę żadnej małej rybki, co nie? Jak jest noc. Nie znajdę ani... O nie, znowu jest ta niefajna. Ale przynajmniej jest szansa na to, żeby ją złowić. Wiecie o co chodzi. Więc jeśli ją złowimy, mamy 250 tysięcy. Pamiętam... Dobra, to już chyba nic ciekawego nie znajdziemy. Pamiętam, że ta rybka... ona potrzebowała hak, musimy mieć hak, żeby ją złapać. I dużą przynętę, tak. I myślę, że złowimy tą czerwoną po raz kolejny. Co? Ten byk zjadł moją przynętę. Ale lamus, ty, no ja nie chcę nocy. Nie, nie, dobra, czekajcie. Ja nie chcę nocy, ja chcę normalną jakąś porę, żebym wyłowił chociaż te malutkie rybeczki tutaj. Bo potrzebuję malutkie rybeczki jako przynętę, come on, nie ma tutaj... Ej, serio nie ma tutaj żadnej małej rybki? Malutkie rybki mi daj chociaż, gościu, jedną. No jakie dziwne. Tak swoją drogą wbijacie do sklepu z koszulkami wojanshop.pl. Chociaż ostatnio tam jest mało koszulek. Ale spokojnie, niedługo będzie mega ogromna dostawa koszulek. Więc spokojnie będzie można kupować jeszcze na święta sobie. Tylko pamiętajcie, jak chcecie na święta, to zaopatrzcie się. O, no zeżar moją przynętę, którą teraz chciałem ogarnąć. Ale go zaraz złapiemy. Jak go złapiemy, to będziemy mieć nową łódź. Swoją drogą, właśnie, jeżeli chcecie na święta po prostu wcześniej, no to lepiej właśnie, żebyście zrobili zamówienie dużo, dużo wcześniej. Bo po prostu tak wszystko szybko schodzi, tak szybko ludzie kupują. Plus wydłużył się czas dostawy przez niektóre rzeczy, które no niestety nie zależą ode mnie. Naprawdę, ja bym chciał wcześniej, ale się nie da. Dobra, ogarniamy sobie tą tutaj przynętę. I słuchajcie, będziemy łowić tą dużą czerwoną rybę, którą ostatnio wyłowiliśmy. Chociaż ta tutaj też dosyć dużo kosztuje. Ale czekajcie, o to tu ciebie. Nie! O dobra, dobra, dobra. Ona nam teraz będzie przeszkadzać. O ty cwaniaro, no zostaw mnie. Co jest? No ten rekin jeszcze mnie zjadł. Ile tych ryb tutaj? Zostaw mnie w spokoju, gościu. Dobra, czekaj, płyniemy sobie razem z nim. Tylko czy on mnie zostawi? Czy on... O! Dał przynętę, tylko że teraz muszę szybko to wyłowić, bo ja nie mam haka. Muszę szybko mieć hak, jeśli nie, to zmarnuję to żarełko tutaj. Dawaj haka, dawaj haka. Nie! Nie wyławiaj tego, mordeczko.
Błagam. Okej, okej. Pięknie! No i teraz kupujemy hak. Najpierw latareczkę. O nie, 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 nie. Dobra. I teraz hak. A, przecież hak mam na H. Okej. I teraz bierzemy tą rybę, która nas tutaj zawsze zjada. Wiecie, ciągnie w dół. O, właśnie tą. Chodź tu. Chodź tu teraz, cwaniaro. Chodź tu do mnie. Zakładzę ci w łowie. Zakładzę ci w łowie, gościu. Dawaj do mnie, no. No czekaj, jest tutaj czy nie? Idzie tu? Ona musi być, ja muszę ją tak blisko tutaj wyłowić. Tylko wtedy jest szansa na to. O nie, mam nadzieję, że to tutaj mnie nie zje. O, no zostaw mnie, ona zjada dużą przynętę czy nie? Mam nadzieję, że nie. Tylko, o, dobrze. No, czemu ona nagle odechciewa jej się tego jeść? No, gościuwa, ej. Takie dobre jedzonko ja tu mam. Come on, ej, ostatnio na to poszła, a teraz nie? Strasznie dziwna ryba, dawaj mi ją tutaj. Tylko nie wiem, dlaczego ta tutaj lata cały czas. A może ona... O, dobrze! No, ej, znowu mnie olała! O co chodzi? Czemu ona mnie tak olewa? Mam hak, mam wszystko. A może ona wyczuwa, że mam hak? Jakbyśmy dzisiaj złowili drugi raz nią, to elo, nowa łódka i w ogóle masakra. Tylko come on, daj się tutaj złowić. Ona jest taka ogromna, a potem będzie nam przeszkadzać, nie? Jak jej teraz nie wyłowimy, to potem będziemy mieć tylko same problemy przez nią. Więc come on! Wow! O, patrz, 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 mamy wieloryba tego ogromnego. Tylko teraz ta będzie nam przeszkadzać. Ej, wcześniej nie było jej, a teraz będzie nam przeszkadzać. Ja nie mogę, nie dość, że ten gość jest mega trudny do wyłowienia, to ona będzie nam jeszcze w tym przeszkadzać. To się nie uda, ludzie. To się ewidentnie nie uda. Ale ona mnie wkurza. Ale ona mnie wkurza, ludzie. Ale ona mnie... A wcześniej nie chciała jakoś mojej przynęty, nie? Ja nie mogę, zostaw mnie. No zostaw mnie, gościu. I ja nie mogę, to jest najbardziej denerwująca ryba. Na samym początku ten wczorajszy odcinek chciałem nazwać złowiłem najbardziej denerwującą rybę w tej grze. Ale potem zdałem sobie sprawę, że ona jest też najdroższą rybą, więc nazwałem, że najdroższą. Ej, ona nie odpuści, nie? No nie odpuści, czemu ona się tak bawi? Tiger Sharka mi tutaj próbuje przekabacić na swoją stronę. Dawaj, no nie, żeby takie dwie duże ryby się bawiły razem. No, no. No nie, mówię nie, to nie. Odpuścisz? Ona zaraz odpuści. Zresztą zaraz powinien się chyba dzień zrobić, prawda? Już dosyć długo trwa ta noc. Więc zaraz powinien się dzień zrobić i wtedy odpuści, mam nadzieję. Ej, patrz, nie, nie, po prostu nie. Dobra, słuchajcie, zostawmy ją, zobaczymy gdzie nas tam odeśle, spoko. No walcz tutaj, walcz, spoczko. Ja nic nie robię, słuchajcie, ona się teraz zajmuje nią. Elo, dobrze się bawisz, czerwona? Dobrze się bawisz? Ja nie mogę, ej serio. Ej, tak długo jeszcze się chyba ze mną nie bawiła. Nie wiem, czy ona wyczuwa, że to jest duża ryba i na niej mi zależy. Ej, no błagam, nie! Ten wieloryb już chyba nawet odtegował się, w sensie odechciało mu się walczyć, jak widzi tą drugą. No i ja nie mogę, zaraz mi się puści z tej linki. Wow! No nie! Skończyła mi się latarka przez tą lamusiarę. No nie, nic nie widzę teraz, sorry. Wy też nie... Ja nic nie widzę i wy nic nie widzicie. Niech się zrobi, błagam, dzień. Niech się zrobi dzień. Nie damy rady, ludzie. Musimy puścić tą linę. No bo to nie masz sensu po prostu. To by nic nie dało i koniec. Jak się zrobi dzień po tym, jak puścimy tą linę. Ej, ta czerwona naprawdę. Dobra, puściła się lina i ja się wkurzyłem teraz też. Dobra, latarka. Hak. O nie, po co wziąłem hak teraz? Wziąłem hak, a przecież potrzebujemy najpierw przynęty. Więc 5000 poszło. Nie wiem, po co one mi zjadają tą przynętę. No tylko... Najgorsze jest to, że ona teraz znowu gdzieś zniknęła. A wcześniej tak latała za nami. Ale ta czerwona jest wkurzająca, nie? Dobra, czekajcie. Tutaj mamy w ogóle jakąś czapeczkę. Co to jest za... No! Ale mnie normalnie uruchamia! A jak miałem tą dużą przynętę, to nie chciała, nie? No nie, jeszcze rekin! Ej, te ryby wszystkie się na mnie uwzięły. Słuchajcie, uwzięły się. Tak, to nie chcę. Okej, teraz czapeczka. Okej, bierzemy sobie czapeczkę. Elo, elo, elo. No, czapeczka, co ona daje? O nie, ona jest fatalna. To nie chcemy tej czapeczki. Nie chcę jej. Dawaj to. Okej. Ja chcę jakąś małą rybkę mi daj. Małą rybkę jedną, jako przynętę i będę zadowolony, okej? Okej, tak się umówimy? Mam nadzieję. W ogóle czemu ta noc nie mija? Ta noc trwa po prostu wiecznie. Dobra, bierzemy sobie to. O ty, czasem mnie nie próbuj atakować. Okej, nie atakuje, o dziwo. Dobra, teraz dużą przynętę wezmę sobie. Większą, większą, większą. Gdzie jest większa przynęta? No!
No zeżarła mi moją tą... Czemu małą przynętę zjadła, a wtedy tą dużą nie chciała, pamiętacie? To i duże nie, ta duża mówiła nie biorę jej. Dobra, ty nawet nie walcz malutka, bo naprawdę nie ma to jakiegokolwiek sensu. Okej, okay, chodź ty. Pięknie! I teraz patrzcie na to. Latarka jeszcze jedna, hak i łowimy ją. Jak ją wyłowimy, to mamy spokój, już więcej razy nam nie będzie przeszkadzać. To będzie wtedy super. Więc dalej, chodź tu teraz, lamusiaro ty. Chodź tu. O! No, czemu ona tak... Czemu ona wcześniej mnie atakowała, a teraz nie? Czy ona naprawdę wyczuwa to, że mam hak i mogę ją złowić? Patrz, lata tu. No nie, ty mnie zostaw! No nie! Te ryby nie mają dla mnie serca po prostu. Nie mają. O, zrobił się dzień teraz. Dobra, to przynajmniej zrobił się dzień. To była ciężka noc w tym Cat Ghost Fishing. Naprawdę ciężka. Ej, czekaj, czy mi się wydawało, czy tam dalej latała ta czerwona? Bo jeśli tak, to coś na nią wykombinujemy. Dobra, ja biorę hak. Hak, okej. Okay. I to wszystko? Okej, okay, to wszystko myślę, że wystarczy. Zarzucamy głęboko, okej. Okay. I szukamy. I szukamy nowych tutaj towarzyszy. Zeżarłeś mi hak! Zeżarłeś mi O! Ej, no tak, bo hak działa na takiej zasadzie, że jak jakaś ryba cię zje, to możesz ją jakby później... Oj. Wypuściłem tą rybę przez przypadek. Ona miała trafić na ten. O, teraz chodź tutaj. Chodź tu, lamusiara. O, dobrze. Ona miała trafić kompletnie gdzie indziej. A, dobra, miała trafić do łódki. Serio, to jest bardzo trudny dzień na połowy. Jak widzicie, 11 minut odcinka, my nie wyłowiliśmy kompletnie nic. Więc ja jestem oficjalnie po prostu wkurzony, niezadowolony i tak dalej, i tak dalej. Jak teraz nie wyłowimy nic ciekawego, to się zden... Wow, co to jest? Dajcie mi to! Co to jest? Ej, to jest silne! To jest jakaś nowa rybka, ale ona jest super silna. Dawaj ją. Dawaj, dawaj. Ona kosztuje 240 tysięcy? Czy ktoś se kpi? Możemy kupować nową łódź. Dobra, mam nadzieję, że trafi ją na łódkę. O, trafiłem. To było ryzykujące. Ej, ale tam była druga, więc czekajcie, szybko druga. To też trochę kosztuje. Dobra, to ją biorę też, bo ona trochę tam kosztuje. 8 tysięcy kosztowała. Dobrze jest. Dobra, tą damy jaką przynętę akurat. 8 tysięcy, ale dobra, zmarnujemy. Niech będzie. O nie, zmarnowałem to, a teraz jest... O, patrz, patrz, patrz. Dobrze? Dobrze, dobrze, dobrze. Chodź do mnie. Chodź do mnie, będziesz dużą przynętą. Okej. Okay. Ja widziałem, że ona gdzieś tutaj lata. Nie wiem, czy ona potrzebuje hak, ale wezmę na wszelki wypadek hak. I tak mam w ciul hajsu, mordeczko. Że ona gdzieś tutaj była. Gdzie ona tutaj była? Uuu, tutaj też jest jakaś nowa rybeczka. Ile tutaj jest nowych rybek? Co jest? O co chodzi? Dobra. No nie widzę już jej tutaj nigdzie. Dobra, hak, elo. Nie obchodzi mnie to, ja lecę sobie tutaj dalej, okej. I miejmy nadzieję, że tutaj też będzie znowu ona. Ona 240, ona kosztowała tyle, co tamta czerwona. A widzicie, jak mniej w ogóle z nią zabawy było. Kozak. Dobra, czekajcie. Tutaj też coś wydawało mi się, że było. Albo nie. Nie, nic nie widzę. Dobra, chodź, chodź, jak chcesz mnie tak złapać, to chodź. O nie, ty, ona też walczy. Chodź tu, nie gadaj. Ej, ale dzisiaj jest udany odcinek. 6,5 tysiąca, no musimy ją wziąć, bo i tak na przynętę się nie nada. Ale i tak mega normalnie jestem. O, ta. No nie, złapała mnie ta zielona. A ja bym chciał tą czerwoną, ta czerwona jest droga. Ajajaj, ale dobra, to mamy. Jakbyśmy, błagam, jeszcze jedną tą. Chociaż ja i tak jestem zadowolony, ale sam fakt, co tu się dzieje? Czemu taką rybę złowiłem? I czemu ona nagle się pojawiła w ogóle, nie? Bez żadnej po prostu... O! Rekin! Rekin, tak. Jakbyśmy Tiger Sharka jeszcze złapali, to już w ogóle jesteśmy przezadowoleni. Dawaj Tiger Sharka. Tiger Shark przecież... Ej, nie, w sumie Tiger Shark ile kosztuje? Nie jest chyba aż tak drogi jak tamta. No na pewno nie aż tak, ale... Ale trochę kosztuje. No ze 100 tysięcy... O, widzę go! Widzę go, widzę. Tak! Dobrze! Jest walka! Ej, dzisiaj jest jednak udany odcinek, ludzie! Jednak udany odcinek! Na samym początku było źle, ale kto wytrzymał do tego momentu, normalnie jest mistrzem. I teraz może sobie po prostu oglądać przekozacki odcinek z Cat Ghost Fishing. Patrz, walczy! No,
Ten Tiger Shark zawsze tak walczy. To jest naprawdę z nim trudno, ale jest kasiasty. W sensie, no naprawdę można pieniążków od niego zebrać trochę. Nie tyle co od tamtej, 240 tysięcy, ale zawsze coś, prawda? Sam fakt, no... jest ciężko, ale damy radę, słuchajcie, damy radę, o... On co chwilę tak jakby odpuszcza, wiecie, o, teraz odpuścił, dobra, i znowu atakuje, ale przynajmniej jesteśmy dużo bliżej łódki. Okej, i zaraz znowu odpuści, musimy go po prostu trochę zmęczyć, wiecie, ryba jak to ryba, musi być zmęczona lekko. O, pięknie, no i chodź, chodź, jeszcze dwie rundki obstawiam, tak jak wcześniej jeszcze. Dwie rundki, chociaż on im bardziej jakby na powierzchnię się wynurza, tym głębiej potem wraca, co nie? To jest trochę denerwujące. O, no i teraz... Aj, dobra, tym razem było trudno. Nawet nie widziałem łódki, to już wcześniej już było łatwiej, bo widziałem łódkę. Coś czuję, że zaraz mi się zerwie. Ale się kręci normalnie. Zakręcony ten rekin. Tiger Shark. O! Teraz jest dobrze, patrzcie! O, prawie! No nie idź na samo dno! Okej. No naprawdę walczę z nim jak mogę, ludzie. Tylko tak, żeby oczywiście nie zerwać go. O, pięknie, teraz się... No nie, czemu tak szybko, żeś odzyskał energię? Ej, to są emocje normalnie większe jak na grzybobraniu, mordeczki. Kto by pomyślał, łowiąc ryby, że będą takie emocje, prawda? W ogóle, no halo. Kot łowiący ryby, przecież to jest dramat. O, dobra, no nie! Prawie zerwałem. Prawie zerwałem, dobra. Dalej, 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 dalej. Zrób to dla Wojan Shopu. O, wojanshop.pl, link jest w pierwszej linii opisu, mordki. Okej. Błagam teraz, daj już spokój. Ja nie mogę. No i znowu tak daleko poleciał na dno. Ja nie mogę, no zaraz mi się zerwie, ale wiecie co? Niech już mi się zerwie, bo chyba po prostu z nim są same problemy. No i teraz nie ma szans. Nie ma szans, że go teraz wyłowię. Patrz, patrz, patrz. Aaaa! No co ja mam z nim zrobić? Okej. Okej, jestem cały czas na pograniczu. Nie wiem, czy wy słyszycie tą wędkę. Teraz się uda! Jak nie odzyska szybko sił, to teraz się uda? Nie! No było mały włos! Patrzcie, jak daleko odpłynął. Ej, no nie, już się chyba z 3 minuty męczę z nim. Okej. Wydaje mi się, że już może być naprawdę zmęczony ten rekinos. Come on, chodź, teraz, teraz, teraz. Nie, no znowu prawie. Widzicie tą linkę? Widzicie tą linkę? Ona jest cała czerwona. Ja naprawdę to z nim jak mogę tylko gram. Okej. Okej. Dobrze, 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 dobrze. Chodź tu. Nie, no. Błagam cię, gościu. Ło, ta linka była cała czerwona. Ej, no to nie ma sensu. Musimy mieć lepszą wędkę, bo się z nim za długo bawimy. Ojejku, znowu ta linka, widzieliście ją? Prawie. Prawie, dosłownie. Yes! Ja nie mogę, ile to trwało. Dobra, dajemy go na łódkę. Cyk. Jeszcze jedną rybkę możemy na łódź, chociaż nie, już jest pełna. Ale jedną możemy łowić. 350... Mamy łódź o wartości 350 tysięcy. Prawie wartość mojego całego po prostu... całego dobytku. Co jest? Co się dzieje? Co się dzisiaj wydarzyło? Naprawdę. Okej, potrzebujemy jedną rybeczkę. Jedną rybeczkę mi daj. Czekaj, którą by tu rybeczkę? Jeszcze był ten. O, pięknie, tą sobie weźmiemy. Kozak, dobrze. Sprawdźmy, czy możemy jeszcze hak wziąć i jakbyśmy złowili jeszcze rekina. Ej, to by było już w ogóle przekozak, nie? Jakbyśmy rekina złowili. Oj, ale złowiliśmy tą. Chociaż rekin... Rekin myślę, że dałby radę ją zjeść, więc czekajcie, poszukamy rekina. Jest gdzieś rekin? O, jest! Jest! Jeszcze rekin będzie? Nie, nie, wierzę, to będzie najdroższa, w sensie zawartość łodzi ever. I najlepsze ryby chyba. Mamy Tiger Sharka, mamy rekina, mamy tamtego mega drogiego dziwnego. Co tu się dzieje w dzisiejszym odcinku, ludzie? Dzisiejszy odcinek to jakaś po prostu eureka, nie? Mamy rekina. Rekin jeszcze nie jest aż tak drogi jak tamten Tiger Shark, ale przynajmniej łatwiej się go wyławia, nie? Bo jednak on był na wcześniejszym poziomie trudniejszym, w sensie wcześniejszym poziomie gry, a teraz jest taki znośny. Teraz raczej jest dużego problemu z nim nie ma, widzicie? Po prostu tak lekko ciągnie na dół. Na początku był z nim problem ewidentny, bo mieliśmy słabą wędkę, ale teraz to gość, łatwizna. Jesteś łatwy, rekin. Jesteś łatwy totalnie.
No i patrz. Elo, 64 tysiące. Nasza łódź warta jest, uwaga, sprzedajemy. 500 000 za łódź! Yeah. Mamy milion. Dobra, kupujemy nową łódkę. Ej, w sumie jeszcze 500 tysięcy byśmy mieli jeszcze kolejną. Ale nie, dobra, już bez przesady. Kupujemy ten, wygląda jak kuter jakiś. Dobra. Okej, okay, mamy nową łódkę. Jestem ciekaw, co ona potrafi. Możemy zbierać już na nową wędkę też. Ale na nową wędkę musimy uzbierać jakieś 200 tysięcy więcej niż wymagają od nas. Bo tyle nas będą kosztować ulepszenia do tej wędki, które trzeba będzie do niej dokupić. Więc nie ma sensu kupować wędkę, jak idealnie uzbieramy tą kwotę, którą potrzebujemy. Fajnie by było natomiast właśnie tą wędkę kupić, kiedy będziemy mieć z 500 000. Naszym celem jest 500 000 i wtedy kupujemy nową wędkę. Pytanie, czy ja potrzebuję teraz hak? Wydaje mi się, że nie. Tylko co ja bym chciał teraz złowić? Ja bym chciał złowić tego swordfisha. Tylko że ja go tutaj nigdzie nie widziałem. To jest też pytanie. W ostatnim odcinku, pamiętacie, w ostatnich odcinkach cały czas gdzieś latał ten swordfish, a teraz jest ewidentny problem. Dobra, tak czy siak mamy nową łódkę, więc ja jestem zadowolony. Tylko wkurza mnie ten napis, więc czekajcie. Puść ją tutaj, okej. Okej, już nie ma napisu. Kozacko. Dobra, lecimy na sam koniec, zobaczymy, gdzie tą łódką można dopłynąć. I czy będą jakieś nowe rybki, bo to też jest mega ciekawe. Dawaj nowe ryby, mordeczko. Dawaj, dawaj, nie przestawaj. Ale jazda, ty daleko płyniemy. Chyba dalej niż zwykle. Tylko strasznie wolno się płynie. Nie wiem, czy da się szybciej. O, patrzcie, jakie fajne. Wow. Okej. Dobra. Ej, serio? Ło, to jest jakaś fabryka, widzicie tam do góry. Tutaj, tutaj, tutaj. Za tym, obok tego drzewa. Tutaj jeszcze nie dopłynąłem nigdy. Tutaj będą nowe ryby, ludzie. Tutaj będą nowe ryby. Biorę hak. Dobra, dopłynąłem. Biorę hak. I patrzymy, co... No to 5 000 poszło sobie spać. Hehe. Fajnie było, nie? Wyłowić ciebie. Super, ja uwielbiam cię wyławiać. Zwłaszcza jak ciebie tak potrzebuję jak teraz. Dobra, to wiecie co, inaczej zróbmy. Kupuję jeszcze jeden hak. Ale schodzę teraz naprawdę głęboko, głęboko, głęboko. O, o, o! Nie mogę tam dopłynąć dalej. Aj, no i co ja mam zrobić? Co to jest, Rafa? What? Co to jest? Co tutaj są za ryby? Nowe ryby! Arriba, arriba! Mordeczki, złów mnie. Złów mnie, czemu nie chcesz mnie złowić? Czemu żadna rybka nie chce mnie złowić? W sensie tamte małe wiem. O, 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 tak, dobrze. Ty, co to jest za ryba? Ale ona ciągnie. Ej, gdzie ona ucieka? Chodź tu, ty, ona jest silniejsza od tych innych wszystkich. Ale tu ryby latają jakieś różowe. Widzicie na tym radarze, który jest tutaj? Pode mną, nade mną. Widzicie? O, takie różowe. Wow, prawie mi się puściła. Dobra, już prawie ją mamy. 8 500. Jeśli takie ryby tutaj mają być, to nie opłacało się kupować nową łódeczkę. Serio. Ej, ale możemy zejść teraz na samo dno i tutaj na samym dnie były małe rybki. Czekaj. O, czekaj. Nie łów mnie. Nie wyławiaj. O, patrz, 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 patrz. O, to jest rozdymka. Dawaj mi teraz swordfisha. Swordfisha mi dawaj. Ej, jakby teraz tutaj gdzieś był swordfish. Come on, swordfish. Dobra, nie widzę swordfisha, ale widzimy tutaj te rybeczki. Te tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, już wiemy, jak wygląda rozdymka, czyli wiemy, na co złowić tego swordfisha. Jak będzie, to od razu tutaj wracamy. Okej. Okay. Natomiast ty teraz chodź tutaj. O, tutaj też są jakieś... What? Co to jest? Ej, ta ryba jest jako ten. Ta rybka jest... a nie, ja potrzebuję tą dużą przynętę. Wziąłem hak, ale jestem lamos. Dobra, strasznie dużo kasy wydaję na te haki. O, dobrze, dobrze, dobrze. I teraz. Teraz, dawaj, chodź ty rybko jeszcze raz. Ta, co tutaj była. O, pięknie. Ej, to była to była najszybciej wyłowiona ryba ever. Ej, widzieliście, ona płynęła do nas. Ale beka z niej. Dała się złapać. Dobra, co to jest? Reserves, images, okej, okay, śmiesznie. Ale w ogóle ta ryba była jako challenge. Ło, co to jest tutaj za ryba jeszcze? Serio, w dzisiejszym odcinku same nowe ryby patrzymy tutaj. O, patrz, 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 chodź ty do nas. Chodź ty do nas. Chodź ty, ty jesteś drogawa. Ciebie chcemy, pięknie. O, mamy dwie. A nie, nie mamy dwóch. Okej, okay, dziwna. Ale ona jest droga, więc biorę ją. W sensie 28 tysięcy to jest nic w porównaniu z tym, jaka cena naszego... naszej łódki była wcześniej. Ale no i tak jest dobrze.
O, złowiłem tą rybkę. Wcześniej chciałem ją właśnie złowić. Nie wiem, co to jest za rybka. Wcześniej jej nie miałem. 2800. Mogło zawsze być lepiej. Czekajcie, złówmy jako przynętę tą. No, czemu olewasz moją przynętę? Jesteś nietolerancyjna dla innych rybek. O, pięknie, teraz jesteś tolerancyjna, kozak. Dobra, nie wiem, czy brać hak. No nie wiem. Dobra, wezmę hak i schodzę na samo dno. Sprawdź. Ciebie tutaj nie chcemy. Schodzimy na samo dno, sprawdzimy, czy jest tam znowu jakiś rekinos. Czy coś takiego. Wow, tutaj coś pływa dziwnego, widzicie? Okej, bardzo dziwne. O nie, ja nie mam tej latareczki. No i hak na nic się zdał. Dobra. Może coś na czuja będziemy płynąć. Na czuja. Okej. O! Wyłowiłem coś? Chyba. Czekaj. Wyłowiłem coś? Czekaj. Mam wrażenie, jakbym coś wyłowił. Ale nie... Tak! O, dobra, to jest ta ryba, dobra. Ale ona nie jest w sensie nowa. No, jest w miarę taka... Znaczy, droga też nie jest, ale nowa też nie, więc w sumie tak... Ale ja bym chciał sobie dopłynąć na tą rafę koralową, która tam była. Tam były nowe rybki. Jestem ich mega ciekaw, więc płyniemy w tamtym kierunku. Miejmy nadzieję, że tam będą jakieś nowe, naprawdę fajne okazy. Dobra, dajemy ją do naszego tutaj miejsca. Jeszcze 3 rybki możemy sobie tutaj wziąć. Czekajcie, muszę sobie wziąć lampkę. Lamp, okej. I schodzimy na samo dno po raz kolejny. Albo nie. Bo ta rybka ma wobec nas inne plany. Dobra. Jeszcze cyk. Wow, co to jest za czapeczka? Dobra, nie chcę jej. What? Co to jest? Dawaj mi to! Dawaj mi to, czekaj. Ja po tą rybę wracam. O nie, złapałem tą czapkę. Nie chciałem jej. Ale dobra, zabiorę ją. Co ona daje? You can see the lunch ranch fish. Okej. Jesteś za droga, więc nie chcemy cię. Okej. Dobra, szukamy małych rybek. Małe rybki, a rybki. O, tutaj są małe rybki, a rybki. Arriba! Arriba do nas, chodź tu. Pięknie. Pięknie. No i ty jeszcze. Ej, ta lamusiara kompletnie olewa moją wędkę. Ty, gościu. Gościu, chodź tu. Czemu ona tak olewa moje żarełko? O, już myślałem, że jakbyś teraz to olała, to ja bym ciebie normalnie olał. Dobra. Dawaj tu, dawaj do mnie. Dawaj do mnie, nie walcz, to ci nic nie da, gościu. Okej. Nie wiem, haka chyba nie opłaca się brać. Lećmy znowu na samo dno. Tutaj była nowa rybeczka, ale najpierw... O, latareczkę mamy przez jeszcze półtora minuty. Półtora minuty na latareczkę. Tutaj jest ta... Nie! No nie chciałem ciebie. Chciałem tą drugą, ciebie już wyłowiłem. Ale tamta jest taka fajna. No jejku, będziesz walczyć, kiedy ja ciebie nie chcę. Naprawdę? Dobra. Ale nie pamiętam, ile ona kosztowała. Trochę tam i tak chyba kosztowała, więc nie jest źle. No ale jestem ciekaw bardzo tamtej. Ja szczerze wolę wyłowić nową rybę. 18 tysięcy, no to dobry wynik. Tylko że ja wolę wyłowić nową rybę. Co z tego, że 18 tysięcy? Mógłbym nawet cofnąć czas, a złowić tamtą. W sensie, no tak bardzo chcę coś nowego tutaj poznać. O, pięknie, chodź. Chodź, jesteś spoko bardzo. Bierzemy cię na ruszt. Dobra, musimy pamiętać, tutaj jest ta druga. Siup, okej. I lecimy. Na do. Chodź, ty będziesz jako przynęta. No, walczysz, ale mówię, to by też to nic nie da. I siup, po raz kolejny na samo dno. Jazda. Okej, i teraz tutaj powinna być na pewno już ta. Chociaż mam przez 30 sekund mam jeszcze tę tą latareczkę. 20 sekund. Nie, ona nie była tak głęboko. Ona była na bardziej płytkim poziomie. Dawaj mi ją. Nie mogę kolejnej lampki kupić. No ona gdzieś tutaj się kręciła. O, czekaj, widziałem ją? Czy nie? Czy mi się wydawało? W ogóle te ryby tak stoją w miejscu. Wow, co to jest? Ta ryba mnie strasznie tak dziwi. Która tak lata tutaj na lewo i prawo. Czy to jest jakaś zbagowana ryba? No i laterka się skończyła. O, jesteś! Chodź tu! Jest! Mamy cię akurat teraz! Idealnie! I jest druga! Ty, one razem sobie latają? What? Ej, jaka weka, ty! O co tutaj chodzi? Ej, ona ją okrąża! Te ryby coraz bardziej tak fajnie się zachowują. Co to jest za rybka? Jakaś łodziutka, tak jakby robiła tak. Tak jakby robiła.
Ale słodziutka, dawaj mi ją. Dobra. Ej, teraz... Ej, ja już wiem, dlaczego ona teraz tak mogła... 100 tysięcy! Okej, łowimy tą drugą też. Ja nie mogę, czemu tutaj są takie drogie ryby? Co? A ryby, a ryby. Dawaj, mała rybka. O, pięknie. Dawaj, przynęta jakąś mi tutaj musi skołować. I łowimy tą drugą. Co tu się dzieje? Jeśli takie drogie ryby są tutaj w tym miejscu, to my za chwilę kupujemy najlepszą wędkę, najlepsze rzeczy i ogólnie wszystko najlepsze i łowimy normalnie wszystko, co jeszcze się rusza. Cokolwiek może się ruszyć. Oj, czemu one tak pływają w grupach? Dobra. I lecimy niziutko, głęboko. Pięknie. Ty, tych rybek normalnie, ile już zebraliśmy tych rybek? Cały czas lecą nam na przynętę. Sorki no, że to akurat musicie być wy, ale no musicie. Żadnej innej tutaj przynęty już nie ma. Te rybki, które kręcą się przy lądzie, no nie ma ich tutaj. O, o. Jest! Złowiłem tą. Patrz, ta też tak lata. Wow. Co jest? Ona jej pomaga? Co się dzieje? Zostaw mnie w spokoju. O, wyłowiłem ją, aż się bałem. Dobra, ło. Ej, czemu tutaj latają te małe za nią? Ale dziwne. A, bo one za nią podążają, okej. Bardzo dziwne te ryby. Dobra. Ona latała gdzieś mniej więcej na pograniczu jasności i ciemności, więc nawet lampki tutaj nie potrzebujemy. Tylko i wyłącznie chciałbym teraz zdobyć sobie właśnie tą rybkę. Może jej już tutaj nawet nie ma, bo pamiętacie, tamta druga też była taka, że przez chwilę się kręciła, a potem zniknęła kompletnie, bo prawdopodobnie one razem się poruszają. I jeżeli nie ma ich razem, to lipa z nimi po prostu. Tyle w temacie. Dobra, tu nie ma nic ciekawego, bierzemy lampkę i lecimy jeszcze raz. Głęboko na samo dno. Jazda. Mamy tutaj jeszcze coś ciekawego do złowienia. Dobra, tutaj jest naprawdę dużo nowych rybek w tej rafie koralowej. Będziemy sobie je wyławiać, ale stopniowo, wiadomo. Schodzimy naprawdę głęboko teraz. To są... Wow, to jest znowu ta ryba, ale nie chcemy jej. Nie chcemy, bo nie mamy haka, ona pewnie hak będzie potrzebować. Ale widzieliście, jak się na nas czaiła? Ale beka. Beka z ryby. Ty, no głębiej nie mogę zejść chyba. Gdzie ja dotarłem? Dobra, czekaj. Tu jest gdzieś dno w ogóle? Czy co? Ja tu nic nie widzę. Ja cały czas schodzę na samo dno. Ej, ta latarka! Ja nie widzę już nic! Ale to jest ciemno! Dobra, niżej nie mogę zejść. Dobra, tyle chociaż wiemy. Dobra, tam jest naprawdę, naprawdę ciemno. Nie schodzimy na samo dno, tam nie ma nic ciekawego. Znaczy, o! Jest! 100 tysięcy na naszych oczach. Jest! Płaszczka tam była! Płaszczka, jakie tutaj ryby są! Dobra, płaszczkę też musimy zdobyć. Widzicie, teraz ta nie walczy, bo nie ma tej drugiej i nie ma o co walczyć. To jest naprawdę fajne, jak one się zachowują, te rybki. Czemu one wypływają wszystkie? Te różowe też chcę zdobyć. Wszystkie chcę zdobyć, wszystkie moje. 100 tysięcy! Ej, mamy odpowiednią ilość kaski, żeby kupić nową wędkę. Ale jazda, będziemy kupować nową wędkę, ludzie. Będziemy kupować nową wędkę. Nie bierz mnie! O, dobra. I ona byłaby kanibalem, zjadłaby swojego kolegę. Beka z rybki. Dobra. Tych tutaj nie chcemy brać, bo to są... ciebie też nie chcemy. Ale się czaiła na mnie, widzieliście to? Tak się czaiła, czajka. Dobra. O, tutaj jest fajna przynęta. Dawaj, dobra. Lecimy za nią. Nie walcz, nie walcz. Okej. I teraz wracamy sobie znowu do tego miejsca, gdzie była płaszka. Ja bym ją naprawdę chciał teraz zdobyć. Dawaj płaszczkę, mordeczko. Bo płaszczkę mamy chyba nawet jako challenge. Albo mi się wydawało. Nie wiem, ale ona była też znowu na pograniczu ciemności i jasności. Ciemnej strony i jasnej strony mocy. Więc come on, jedna płaszczka tutaj fajna. Dzisiaj był jeden z naprawdę najlepszych odcinków ever. Znaleźliśmy pełno kozak. O nie, ta ryba znowu się na mnie czai. To jest jakaś czająca się ryba. Cały czas się czai na mnie, no zostaw mnie. Zostaw mnie w spokoju, gościu. Okej, miejmy nadzieję, że już odpuściła. Dzisiaj naprawdę dużo nowych ryb wyłowiliśmy, bardzo dużo zarobiliśmy. Chyba w żadnym odcinku wcześniej nie zarobiliśmy tak dużo jak w dzisiejszym, naprawdę. Więc działo się i jeszcze mam nadzieję, że będzie się działo, jak wyłowimy tą płaszczkę. Chociaż szczerze nie wiem, czy to się wydarzy.
Dobra, tą rafę koralową zostawiamy sobie na kolejny również odcinek. Co? O nie! Ta lampka mi zniknęła, ale tam widzieliście, co to było? Jakieś śmieszne te. Dobra, czekaj, nic nie widzę. O nie, złowiłem jakąś lamusiarę. O! Co to jest? Co to jest? Czekaj, wyłowimy ją na samo, jakby wiecie. Biorę hak od razu i będę ją wyławiać. Okej. Ej, czekaj! W takim razie, ja już wiem, co ona chciała. To jest ta ryba, która cały czas podążała za mną. One po prostu zjadają te żółte. Okej, już rozumiem. Dobra, musimy złowić znowu tą żółtą rybę, którą mieliśmy. Kupuję jedną lampkę. To jest ta ryba, która cały czas się za nami kręciła. Ją również mamy chyba jako challenge do zrobienia. O nie, hak. Hak, dobra. Ale hajsu poszło na te haki, ale dobra. Musimy mieć tego haka, jeżeli chcemy ją zdobyć, bo wiecie, no po prostu inaczej nie damy rady. Dobra, jest tutaj ta rybka. Jest, dobra. Chodź i teraz tamta, musimy teraz. O, patrz, 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 jest. Jest tutaj. Tylko pytanie, czy ona ucieka od światła? Ej, możliwe, że ona jeszcze ucieka od światła. Ej, chyba tak. Dobra, tak. Wow, tam jest Nemo. Ale to jest ryb. Dobra, nowych ryb. Dobra, czyli już wiemy, że ona nie lubi światła. Dobra, już wiemy wszystko na temat tej ryby. Teraz musimy ją tylko wyłowić. Tylko teraz pytanie, jak ją wyłowić? Jakby w sensie, jak normalnie, to za dużo rzeczy na jeden odcinek po prostu jest. My wyłowimy dzisiaj tyle ryb i tak dalej. Dobra, spływamy jeszcze raz na samo dno. Ona nie lubi światła, okej, czyli już wiemy, dlaczego wcześniej nie chciała być łapana. Dobra, więc spływamy sobie znowu na samo dno, okej. I tutaj powinny też być jakieś nowe rybki. Przynajmniej tak mi się wydaje. Więc popatrzmy sobie, czy coś tutaj jest. Okej, to są jakieś nowe miejscówki. Dawaj mi nowe ryby. A to jest strasznie ciemno, naprawdę. Ja powinienem, jest chyba jakaś czapka, która pozwala jakby bardziej to zwiedzać jakby tutaj tereny. O nie, wszystko na nic, tutaj nie ma nic ciekawego. No dobra, to lipa, została nam, minuta nam została tej latareczki. I wtedy będziemy mogli wyłowić sobie tą, tego byka tutaj, nie? Tego byka, który nas tutaj próbował zawsze złapać, więc czekajcie. Wyłówmy się tutaj. Musimy dokładnie tutaj znaleźć miejsce, gdzie on się kręci wokół nas. Gdzieś tutaj to było, co? Gdzieś on tutaj powinien być, ostatnia minuta. O, jest, kręci się. Widzicie? Na oko się kręci. Złówmy sobie tą rybkę, pięknie. O nie, ej, nie mogę jej złowić, bo przecież hello. Nie mogę jej złowić, bo mam pełną łódkę. Aj. A lipa, ludzie. Ty, no to pozostało nam już chyba jedynie wrócić i zostawić tam tą rybę. No nie ma co na siłę to po prostu brać, bo mamy pełną łódź. Więc lećmy to wszystko sprzedać, będziemy mieć pełną hajsu, będzie można kupić nową wędkę, chociaż no nową wędkę trzeba będzie jeszcze rozbudować. Ale nice, dobrze, dzisiejszy odcinek jest na jednym z najlepszych, po prostu najbardziej opłacalnych odcinków, najlepszych odcinków i tak dalej, bo naprawdę się działo dużo kozackich rzeczy. Dobra, wiemy na pewno jak wyłowić tamtą właśnie, kozak, naprawdę. I sam do tego dotarłem, nie? To jest też dobre, ale długo się płynie na ten ląd. Yeah! Łódka za 250 000. Widzicie? To jest kasiora. Z czego dwie rybki tutaj są chyba za 200 000. Reszta to takie właśnie słabiaki. Więc ta cena łódki to tylko dzięki tym dwóm rybkom. Ale najsi, w dzisiejszym odcinku prawie 1 000 000 zarobiliśmy chyba. No, około 800 000 zarobiliśmy w dzisiejszym odcinku na łowieniu rybek. Ale jazda, gdyby tak było w prawdziwym życiu. Dobra, mamy nowe questy. Coś tam pisało dziwnego, dobra. 1 500 000 za nową łódeczkę, 320 000 za nową wędkę. No to kupujemy nową wędkę. Ale to będzie w kolejnym odcinku Cat Goes Fishing, więc oglądajcie, jak będziemy wławiać nowe rybki przy użyciu nowej, najlepszej wędki, bo już nie ma lepszej po prostu wędki. No i co, mam nadzieję, że już będziemy pokonywać tą grę powoli, przechodzić. Dzięki bardzo za oglądanie, wbijajcie do sklepu z kruszkami wojanshop.pl, link jest w pierwszej linii opisu. I subskrybujcie kanał, bo pamiętajcie, to jest mój trzeci kanał. Jeśli go nie subskrybujecie, to nadróbcie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo, puu!